Hej, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na filmik z kolejnymi nowościami, które pojawiły się w ostatnim czasie u mnie właśnie w szafie. Także jeśli jesteście ciekawi, co nowego u mnie, to zapraszam do oglądania. Na początek zacznę od takich malusieńkich rzeczy, będzie to biżuteria. Jako pierwsze pokażę Wam kolczyki. Kolczyki są... wyglądają tak. Są to takie duże koła tutaj z taką... ruchomą kuleczką i one bardzo ładnie wyglądają na uszach, ponieważ są mimo wszystko delikatne, ale są efektowne, są dodatkowo bardzo lekkie, więc nie obciążają uszu, bo ja bardzo nie lubię i moje uszy tego przede wszystkim nie lubią, jak są ciężkie kolczyki, bo po prostu mnie bolą uszy, a te są bardzo leciutkie, więc na jakieś wyjścia super. Super się sprawdzą. Kolejne kolczyki, które mam, to są kolczyki takie już bardzo, bym powiedziała, wiosenne, bardzo takie rzucające się w oczy, ponieważ są to takie kolczyki z frędzlami kolorowe, z pomarańczowymi frędzelkami, tutaj z takimi kolorowymi, niebiesko-różowymi kamieniami. I są to kolczyki, które ja zakupiłam sobie na AliExpress. Gdzieś tam mi mignęły, a były bardzo tanie, więc stwierdziłam, a czemu nie, tak na wiosnę, do jakichś takich delikatnych, stonowanych kolorów tutaj na górze. Można sobie takie kolczyki założyć. One też są bardzo lekkie, bo też się obawiałam, że może przez te kamienie, przez to tutaj może być ciężki. Natomiast nie, natomiast są również bardzo leciutkie i one kosztowały mnie jakieś $1,50, także bardzo mała kwota, a kolczyki wyglądają tak samo, jak wyglądały na zdjęciu. Mam do nich link, więc też podlinkuję Wam je na dole. I kolczyki, były tutaj różnice w kolorach kamieni, jak i kolory frędzli, więc jeśli ktoś by chciał na przykład, nie wiem, czarne, albo jakieś ciemniejsze, czy może jaśniejsze w innych kolorach, to na pewno znajdzie coś dla siebie. I jeśli chodzi o biżuterię, to jeszcze będzie, z biżuterii będzie zegarek. Zegarek, który mam właśnie na ręce, jest to zegarek marki Casio. Jest to zegarek na srebrnej bransolecie, ale z dodatkami złotymi. Więc pasuje ten zegarek zarówno i do srebrnej biżuterii, jak i do złotej. Ja Wam też go znajdę, to Wam podlinkuję, zostawię link, żebyście mogli go sobie bardziej obejrzeć. I teraz przejdziemy może do ubrań. Wszystkie ubrania, które mam wam, które chcę Wam pokazać, będą to ubrania z firmy Top Secret, bo tak wyszło ostatnio, że same nowości są z Top Secret. I jako pierwsze, jeszcze tak na wstępie zaczynając, to powiem, że są wszystkie pognięcione, bo ich nie prasowałam, są prosto z prania. Pierwsza jest to taka koszulka zwykła, z tutaj napisem Belle, zwykła biała. Zwykły biały t-shirt, teraz na wiosnę, na lato jak najbardziej się przydadzą. Wszystkie koszulki mam troszeczkę większe, bo chciałam, żeby były luźniejsze, a rozmiary się dosyć różnią od siebie, bo na przykład ten jest w rozmiarze 38, jeśli chodzi o koszulkę, natomiast powiedziałabym, że to jest bardziej jakieś 42 albo nawet i 44. Natomiast przymierzałam i taka jest dla mnie ok. Bardzo jest ładna, bardzo wiosenna, bardzo mi się spodobały te kwiatki. I również jeśli znajdę na stronie te koszulki, bo większość z tych rzeczy jest, właściwie tylko jedna jest z promocji, to jeśli Wam to znajdę, to po prostu Wam też zostawię bezpośrednie linki do tych rzeczy. Kolejna koszulka, którą mam Wam do pokazania, tym razem jest to czarna koszulka z napisem kolorowym Amour i jest to również zwykły t-shirt, ten jest troszeczkę mniej luźny niż tamta biała koszulka, dlatego że on jest taki bardziej krojem dopasowany, ale też jest troszeczkę dla mnie luźniejszy i również jest to tylko zwykły t-shirt, a dodatkiem jest jego kolorowy napis. I kolejna koszulka jest w kolorze ciemnoszarym i
Również ma tutaj motyw kwiatowy i napis Magical Moments. I jest to również zwykły, prosty t-shirt bez żadnych dodatkowych rzeczy. Niczym specjalnym się nie wyróżnia, tylko właśnie jest ten tutaj nadruk. I z t-shirtów to tyle. Teraz pokażę Wam koszulę. Koszula była na promocji, więc nie wiem, czy ją znajdę na stronie, ale może mi się uda. Jest to koszula w takim kolorze beżowym z takimi kwiatami. Ma tutaj na rękawach taką gumkę i tutaj falbankę. I na dole też poniżej talii, tutaj na zakończeniu, również jest falbanka. Natomiast jest ona w takim miejscu, że bardzo fajnie podkreśla figurę. Nie robi jej krzywdy. Akurat w moim przypadku to jest... Ja nie lubię zbyt dużo, jak się w tej partii dzieje. Natomiast ta falbanka jak najbardziej jest ok. I koszula jeszcze tutaj ma właśnie taki dekolt w serek. I ostatnia rzecz. Jest to sukienka. Jest to sukienka w stokrotki, w margaretki, jak kto tam woli. Jest tutaj na dekolcie wiązana. Rękawy ma tutaj pomarszczone od tej strony. I na końcu ma również takie samo zakończenie, jak w przypadku tej koszuli. Też jest tutaj ściągacz i taka falbanka. Sukienka ma w talii gumkę. I dalej tutaj jest rozkloszowana i ma również dwie tutaj falbanki. Powiem Wam, że jeśli chodzi o sukienki w Top Secret, to bym powiedziała, że one są tak jak dla mnie na plus, bo są właśnie na trochę większe osoby. Bo ja mam 1,76 m i w większości sklepów jest tak, że sukienki są dla mnie bardzo krótkie. Natomiast ta jest taka idealnie przed kolano sukienka. Także ja jestem z tego powodu zadowolona, bo naprawdę ciężko jest czasami kupić normalnie sukienkę, która nie będzie na mnie za krótka, a ta taka nie jest. I ostatnią rzecz, którą chcę Wam pokazać, będzie to torba. Ja tą torbę dostałam, więc nie wiem, jeśli znajdę do niej link, to Wam podlinkuję. Jest to torba taka szmaciana, materiałowa, taki bardziej worek. Tutaj ma rączki, to są sznurki. Ona jest tutaj właśnie ściągana. I jest to zwykła właśnie taka szara torba. Nic tutaj nie ma na niej, tylko jest właśnie napis baggage. I w środku ta torba również posiada tutaj logo. I to jest baggage accessories made in Poland. I w środku posiada tylko taką kieszonkę boczną. Wydaje mi się, że ja je gdzieś widziałam, więc powinnam znaleźć do nich linki. Sama jestem ciekawa też, czy są jakieś inne wzory, bo tak jak mówię, ja dostałam ją, więc nie wiem. Ale już ją używam od... Używam ją od... No, 14 lutego, bo wtedy miałam urodziny i wtedy ją dostałam. I noszę ją codziennie i powiem Wam, że nic się z nią nie dzieje. Te sznurki są naprawdę solidnie tutaj zaczepione. I tutaj ma jeszcze pod spodem ta torebka usztywnienie, więc fajnie się nosi. Dodatkowo też można więcej rzeczy do niej włożyć, bo torebka sama w sobie jest również pojemna. Bo jest naprawdę spora, ale też jest bardzo lekka, więc, bo niektóre torebki są bardzo ciężkie same w sobie. Jeszcze jak do nich nam wkładamy rzeczy, to wtedy ona jest bardzo ciężka, natomiast ta jest leciutka. Więc nawet jak włożymy jakieś picie, jedzenie czy cokolwiek, jak nie wiem, idziemy do pracy, to ona jest dalej lekka i nie ma tych dodatkowych kilogramów.
I to były wszystkie nowości, które chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że Wam się taki filmik podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama i bloga, do którego link znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!